Cześć, tu Kajetan ze Szkoły Dotneta i dzisiaj powiem Ci w jaki sposób dodać Dotnet Aspire do dowolnego projektu webowego i dlaczego może być to korzystne dla Twojej przyszłej rekrutacji. Jakiś czas temu zacząłem budować nową aplikację. To będzie aplikacja, która będzie mi miała pomóc w codziennym dewelopmencie, będzie miała proste funkcjonalności, proste narzędzia, których bardzo często używam i które zwykle gdzieś tam muszę szukać po internecie, ale nie o tym mowa. Mam nową solucję, w której dodałem projekt Blazorowy w .NET 8 i do tego proste API. Oczywiście po chwili pomyślałem sobie, warto by było przygotować się na to, że w przyszłości będę chciał to gdzieś zahostować, tak, żeby mieć zawsze z każdego miejsca do tego dostęp. No i prawdopodobnie będzie to jakaś chmura. Będzie to chmura w związku z tym, że programuję w dotnecie, zazwyczaj będzie to chmura Azur. w związku z tym .NET Aspire wydawał się najbardziej oczywistym wyborem, żeby tutaj dodać jako orkiestrator do mojej aplikacji. Natomiast nie wiedziałem na samym początku w jaki sposób to zrobić, jak dodać właśnie ten .NET Aspire do już istniejącego projektu. Okazało się, że jest to dosyć proste i za chwilę pokażę ci w jaki sposób to zrobić. Visual Studio, kiedy będziemy wykorzystywać najnowsze Visual Studio, czyli w wersji 2022 z najnowszymi update'ami, to co muszę jedynie zrobić, to na w danym projekcie, który chcę dodać właśnie do orkiestratora do tego, żeby pojawił on się w dashboardzie .NET Aspire, muszę kliknąć prawym przyciskiem myszy, zjechać na opcję Add i tutaj mamy opcję .NET Aspire Orchestrator Support. Wystarczy, że to dodam i już pojawi mi się dodatkowe, dodatkowe okno, które... Wskaże mi, jakim powinien być prefiks mojego projektu, jak widać tutaj dobrze zostało to odczytane, że jest to Developer Tools i w jakim katalogu powinno to zostać dodane i na samym dole mamy informację, jakie nowe projekty zostaną utworzone, będą to projekty App Host i Service Defaults, za chwilę Ci pokażę dokładnie, co będzie się w nich znajdowało. Kiedy dodam już to wszystko, okazuje się właśnie, że dodane zostaną dwa projekty, i zauważ, że od razu App Host został uznany jako mój startowy projekt. W związku z tym zawsze będziemy startować właśnie z tym projektem, i to, co się tutaj wydarzyło, to mój projekt API został dodany do projektu właśnie do dashboardu.net Espire. Teraz, kiedy uruchomię moją aplikację, zobaczę, że. Zamiast api, zamiast mojej aplikacji, to co zostanie uruchomione, za chwilę to się pojawi. To będzie właśnie dashboard.NET Aspire. Jak widzisz, już tutaj jest mój projekt, jest Developer Tools api, jest odpowiedni source i jest endpoint, na którym możemy znaleźć właściwie dwa endpointy po HTTPS i HTTP. Wszystko jest dokładnie tak jak chciałem, i kiedy. Przejdę sobie właśnie do mojego URL-a związanego z API, to API w słagerze się uruchomi. Wszystko działa bez najmniejszego problemu. Ale w jaki sposób to się stało? No właśnie, wróćmy do samego projektu i zobaczymy. Po pierwsze, właśnie stworzył się projekt AppHost, który będzie miał referencję do mojego projektu z API, i to jest dosyć prosta sprawa. Natomiast w moim projekcie API również nieco Coś, coś się zmieniło. Po pierwsze, w drugiej linii, zaraz po utworzeniu buildera mojej aplikacji, dodało się coś takiego jak Ad Service Defaults. Za co to odpowiada? Właśnie za ten drugi projekt, to jest drugi extension metod, który, który został dodany razem z orkiestratorem i tutaj mamy defaultowe serwisy, mamy serwisy, które będą dodane właśnie po to, żeby przygotować naszą aplikację na chmurę. Po pierwsze konfiguruj, konfigurujemy OpenTelemetry, po drugie dodajemy standardowe health checki, dodajemy serwis Discovery, Dodajemy wiele elementów, które standardowo musielibyśmy konfigurować. Oczywiście to są najprostsze konfiguracje, które występują standardowo w wielu podręcznikach. Jak widzimy, health checki są bardzo proste. Tutaj nic dużego się nie dzieje, natomiast, jest to faktycznie coś, co. Będziemy musieli potem wydevelopować tak czy inaczej, kiedy będziemy chcieli wrzucić naszą aplikację do chmury, a tutaj już mamy to wszystko gotowe. Oczywiście w bardziej skomplikowanych projektach będziemy rozszerzać tą konfigurację, będziemy dodawać kolejne elementy do tej konfiguracji, ale dzięki takiej extension metodzie mamy to już wszystko zapewnione od samego. Początku. Dodatkowo mamy jeszcze coś takiego jak AdStandard Resilience Handler, co jest nadpisaniem Warstwy ochrony przed ewentualnym brakiem możliwości połączenia się z którąś z naszych warstw, jest to wykorzystanie biblioteki Poli, która zapewnia nam Retry Policy i Circuit Breakery w razie gdyby takie wystąpiły. Oczywiście musimy pamiętać, że cały.NET Aspire i całe przygotowanie pod chmurę jest głównie przygotowane pod mikroserwisy, ale również w takich prostszych aplikacjach jak najbardziej nam się przyda. Po co mamy dodaną te OpenTelemetry, po co mamy dodane to wszystko? Za chwilę oczywiście pokażę, ale pokażę Ci, co zrobić dalej, bo póki co to, co, to co zrobiłem, to dodałem sam samo API właśnie do mojego dashboardu. Natomiast wiemy już, w, widziałeś na samym początku, że mój projekt składa się również z aplikacji Blazorowej. W związku z tym ją również chciałbym dodać i robię to dokładnie w taki sposób, jak za pierwszym razem, czyli dodaję po raz kolejny, .NET Aspire Orchestrator Support, tutaj jest informacja, że już taki orkiestrator został dodany i czy powinien zostać zupdate'owany, oczywiście robimy, zgadzamy się na to i widzimy już kolejny, kolejny wpis, dzięki temu dwa projekty mamy dodane do orkiestratora, dwa projekty mamy dodane do naszego dashboardu .NET Aspire i kiedy teraz uruchomimy i przełączymy się raz jeszcze właśnie na ten dashboard, to zobaczymy oczywiście, jak on się połączy. Zobaczymy, że w tej chwili już mamy obydwa te projekty, obydwa te projekty dodane do, do mojego dashboardu. Wszystkie endpointy są dodane, wszystko jest. W porządku, skonfigurowane i oba te projekty będą już działać. Teraz możemy sobie zobaczyć, że moja aplikacja Blazorowa jest bardzo prosta. Ma jakiś case konwerter, ma Base64 decoder, i tutaj mam coś, co też chciałbym Ci za chwilę pokazać. Bo moje api jeszcze w tym momencie praktycznie nic nie robi, ale chciałbym z niego skorzystać. Chciałem z niego skorzystać, żeby Ci pokazać, w jaki sposób też będzie ona wpływało na metryki, które będą się pojawiały. W, w moim dashboardzie i właśnie do tego teraz przejdźmy, bo właśnie po co właściwie jest nam ten .NET Aspire, po co jest nam ten dashboard i po co powinniśmy z niego korzystać, chociażby po to, żeby um, nauczyć się czegoś pod przyszłe rekrutacje, które mogą Cię czekać. Mamy tutaj kilka zakładek, które są dla nas przygotowane i które działają, tak jak widzisz, praktycznie od samego początku bez żadnej dodatkowej konfiguracji. To są po pierwsze resorsy, które już widzieliśmy. Tutaj mamy wszystkie projekty, które są odpalone, które, które działają, które, których stan możemy sobie obejrzeć. Mamy konsolę, która pokazuje nam konkretne logi konsolowe. Z naszych projektów, jak widać, tutaj niewiele się dzieje. Jedyne co to, to jest informacja o tym, że projekt faktycznie jest odpalony i nasłuchuje na konkretnych portach, ale to, co jest naprawdę ciekawe, to chociażby logi strukturalne, które możemy sobie również przeglądać. Możemy zajrzeć sobie dokładnie w szczegóły tych logów. Tutaj mamy już zdecydowanie więcej rzeczy i kiedy zaczniemy więcej coli robić, kiedy będziemy pracować już na konkretnej aplikacji, Tutaj naprawdę możemy dojść do tego, w jaki sposób działa nasza aplikacja. Oprócz tego, razem z tymi logami strukturalnymi, mamy tak zwane tracy. Tracy są, myślę, każdemu dobrze znane z dewelopowania aplikacji webowych. To jest dokładnie to samo co będziemy widzieć w dev w dowolnej przeglądarce. Kiedy chcemy sprawdzić jakie requesty zostały wykonane do naszej aplikacji, tutaj właśnie będzie się to znajdowało. I zobacz to, co jest szczególnie ważne. Kiedy zrobiliśmy .net aspire, kiedy mamy dodany ten dashboard, jeżeli będą jakieś kole, które będą zależne i od mojej aplikacji w Blazorze i od mojego API, będą one zgrupowane tak, żebym mógł zobaczyć dokładnie w jakiej, w jakiej kolejności były one wykonywane i ile one zajmowały. Jak widzisz tutaj jest get do weather forecast, bo oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że przyszedłem właśnie na tą stronę decode i tutaj wywołałem z API to standardowe zapytanie do weather forecast i mamy, mamy taki ślad właśnie w naszych Tracach. Będzie to niezwykle pomocne do tego, żeby debugować naszą aplikację, żeby sprawdzać, jakie kole, z jakim, z jakim przedziałem czasu, i dokładnie jakie wartości były przesyłane właśnie dzięki, dzięki temu. Dzięki temu. Ekranowi. No, i ostatnia rzecz, czyli właśnie nasza telemetria, nasze metryki również podzielone na dwa projekty, które są odpalone. Możemy oddzielnie sprawdzać sobie metryki dla mojej aplikacji Blazorowej i dla mojego api. I teraz, dlaczego to może być przydatne dla Twojej przyszłej rekrutacji? Bardzo często rekruterzy właśnie zaczynają pytać. Oto jakie metryki ważne są do tego, żeby monitorować w swoich aplikacjach, jakie logi warto przechowywać. Wszystko to może się przytrafić na, na kolejnej twojej rekrutacji i tutaj właściwie właśnie na tym dashboardzie masz odpowiedź na to, co, co powiedzieć? Bo po pierwsze mamy ilość requestów, mamy długość połączenia, mamy otwarte połączenia, mamy mm, mamy długości samych zapytań to są wszystko metryki które warto monitorować które warto sprawdzać szczególnie jeżeli mamy jakieś zapytania właśnie do zewnętrznych serwisów mamy zapytania do zależnych od siebie serwisów warto sprawdzać tego typu rzeczy widzimy tutaj w jaki sposób pracuje garbage collector widzimy w jaki sposób kompilowana jest aplikacja w gicie wiele takich metryk jest niezwykle przydatnych potem w przyszłości Oczywiście, gdybyśmy tutaj dodali jeszcze keszowanie, gdybyśmy dodali kolejki, to wszystkie elementy byłyby y, widoczne na pierwszy rzut oka i wszystkie, Potrafilibyśmy w bardzo prosty sposób odczytać. Już nie musimy podłączać tego wszystkiego do App Insightów, nie musimy wykorzystywać zewnętrznych narzędzi do tego, żeby takie rzeczy sprawdzić, żeby takie rzeczy zobaczyć. Oczywiście pamiętajmy, że to jest wszystko w lokalnym środowisku, w związku z tym te elementy będą trochę inne niż potem, kiedy zahostujemy je na chmurze, ale. Samo sprawdzenie właśnie tego, jak zachowuje się nasza aplikacja, nawet na tym środowisku lokalnym, może być niezwykle ważna. Jeszcze je, o jednej rzeczy chciałbym Ci na koniec powiedzieć: to znaczy, w tym momencie mamy po prostu dwa odpalone projekty. Dwa odpalone projekty, które mają, e, mają się uruchomić, mają być, e, mają sobie działać. W, na, na dashboardzie. Natomiast wiemy, że moja aplikacja Blazorowa jest w pewien sposób zależna od mojego api. Bez działającego api, część aplikacji Blazorowej będzie działać, ale część ta, właśnie zależna od api, może nie działać. W związku z tym, możemy dodać sobie coś takiego jak With Reference i zareferencjonować y, moje api. Oczywiście, żeby to zrobić, muszę najpierw tutaj dodanie projektu. Zapisać do zmiennej, może to być właśnie zmienna API, i potem dodać tą referencję do tego API. Co nam to daje? Po pierwsze, daje nam to połączenie właśnie pomiędzy tymi projektami. Będą one w jednej podsieci, jeżeli będziemy tworzyć to wszystko w skonteneryzowanym środowisku, a po drugie, jedna od drugiej będzie zależna. I teraz, kiedy odpalę jeszcze raz, Mój projekt, i przejdę do dashboardu. Pokażę Ci właściwie, co się zmieniło w związku z tym. I jedna główna zmiana, którą możemy zauważyć, to kiedy przejdziemy sobie do detali e, mojego, mojej aplikacji Blazorowej, zobaczymy sobie na samym dole dwa nowe wpisy. Zobacz, że tutaj właśnie. Do zmiennych środowiskowych został dodany wpis o moim api, na jakim on porcie i na jakim URL-u działa. Dzięki temu, za pomocą odpowiednich upsettingów, mogę bez żadnego problemu dodać sobie właśnie tą referencję i ona zostanie ustawiona bezpośrednio już w czasie kompilacji. I w czasie tworzenia tych kontenerów i nie będziemy mieli żadnych problemów z tym, że nagle port nam się zmieni, cokolwiek nam się zmieni, to wszystko będzie już ustawione. Oczywiście, kiedy zahostujemy sobie to w chmurze, będziemy musieli ustawić odpowiednie wartości, takie, które będą już tymi domyślnymi wartościami na chmurze, ale w środowisku lokalnym nie ma prawa się teraz nic zepsuć. Także mam nadzieję, że to ten film pomoże Ci w tym żeby w przyszłości bez żadnego problemu do swoich projektów dodać właśnie .NET Aspire. Pamiętaj, że nie muszą one być... Najnowsze mogą to być projekty w starszej wersji, też w starszych wersjach wszystko to powinno zadziałać, bo nie muszą one być w dotnet 8, żeby koniecznie zadziałały. Jeżeli będziemy chcieli dodawać dodatkowe elementy, wtedy mogą być problemy, ale na takich prostych aplikacjach, na takich prostych przykładach nie ma żadnego problemu, żeby dodać sobie dotnet i zobaczyć, w jaki sposób to działa. Jeżeli Ci się podobał ten film, proszę zasubskrybuj i zaobserwuj ten profil. A jeżeli interesuje Cię rozwój w dotnecie, wejdź koniecznie na stronę szkoła.neta.pl i zapoznaj się z ofertą moich programów edukacyjnych, które na pewno pomogą Ci w rozwoju jako programista dotnetowy. A tymczasem żegnam się z Tobą i zapraszam Cię już niedługo na kolejny film.